Dawid Pruszkowski, mam 18 lat i gram z numerem 6 w Treflu Gdańsk w Lidze Seniorów, a w Lidze Juniorów z numerem 7. Jak zaczęła się Twoja przygoda z siatkówką? Moja przygoda z siatkówką zaczęła się w trzeciej klasie podstawówki, gdzie trafiłem do mini siatkówki do pani Doroty Pawlun. Następnie trafiłem do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Tam razem z trenerem Arielem trenowałem w kategorii młodzików. Jak byłem w młodziku, udało nam się zdobyć złoto Mistrzostw Polski. To było pierwsze złoto w klubie. Następnie trafiłem do kadetów, gdzie udało nam się zdobyć srebro Mistrzostw Polski. Potem trafiłem do juniorów, gdzie udało nam się zdobyć kolejne złoto i brązowy medal Mistrzostw Polski. I stąd przydomek Golden Boy. Kto jest Twoim siatkarskim idolem? Myślę, że jest to Damian Wojtaszek, ponieważ on ma w sobie dużo energii i staram się brać z niego przykład. A oglądając Mistrzostwa Świata w 2014 roku, miałeś 12 lat. Czy widziałeś siebie kiedyś w biało-czerwonych barwach? Za bardzo tych mistrzostw może już nie pamiętam, bo byłem wtedy trochę młodszy, ale myślę, że chciałbym tam kiedyś zagrać. Jak się czujesz, mając jedynie 18 lat, trenując pod okiem Michała Winiarskiego, mając obok siebie Mariusza Wlazoka? No, jest to dla mnie wielki zaszczyt, ponieważ trenować z takimi legendami, myślę, że siatkówki na wysokim poziomie, to sama przyjemność. Masz wymarzony klub, w którym chciałbyś zagrać? Czy wymarzony, to nie wiem, ale myślę, że jest to Liga Włoska. Gdybyś miał wybrać Xbox, PlayStation czy PC? Myślę, że jest to PlayStation. Ulubiona gra? FIFA, zdecydowanie. A największe Twoje marzenie sportowe? Złoto na igrzyskach i myślę, że do tego bym dążył. A nie sportowe marzenie? Masz jakieś? To myślę, że chciałbym mieć po prostu szczęśliwą rodzinę i to chyba tyle.